Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, trochę się chyba tu pozmieniało. Wydaje mi się, że mamy nowe autografy. Co jest dosyć dziwne. Chociaż nie, no czy są nowe? Nie, no nie są nowe. Co ja zupię? Dalej jest ten sam Faven. Wszystko po staremu. Ale to, co dodali, to Storage Unic. Czyli coś takiego, że sobie można kupić magazyn. I w tym magazynie są losowe naklejki papierowe. Tak o. To jest dosyć dziwne. 145 itemów za 8 dych. No dosyć sporo, ale w sumie jakby się chciało 145 itemów kupować normalnie, to by na tym wyszło 400. Dodać 4, no to kurde, trochę by trzeba było pieniędzy na to wyłożyć. Ale w sumie to papiery, to ja się nie dziwię. No za glitery jest jakaś duża kwota w sumie. Kolejny krok do tego, że Rio w sumie będzie przeinwestowane i się nie dziwię, jeżeli Antwerp będzie leciał do Jezusa przez coś takiego. W sensie, pomyślcie, jak dużo nowych naklejek to wygeneruje. Kurde blade, ej, co w ogóle? To ciekawi mnie, w jaką stronę to pójdzie, bo to jest całkiem interesujące, szczerze, że coś takiego oni wprowadzają. W ogóle te naklejki wyglądają jakby inne były niż normalnie, ale są takie same ogólnie. Wyglądają tak bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, tak jakby były wygrawerowane, a tak nie było. W sensie nie wiem czemu, ale tak jakby, kurde, no nie wiem czy one naprawdę się nie zmieniły. Te no mogły się zmienić w sumie, inaczej wyglądają. Ale już nie jestem w stanie nawet rozróżnić, czy one się zmieniły rzeczywiście, czy nie. Takie małe, no nie no, no chyba się zmieniły. Kurde. Ze znakiem zapytania. No, nie, no zmieniły się. No widzę, że Fallen jest inny niż był. Nowe naklejki. Ot. I w ogóle się zmieniły naklejki. Ale tak nie wszystkie jakoś tak. Bo niby te są inne, a Faven. Kurde. Jak? Nie, no w sumie się zmieniły. Taki cień mają. Cień dodali na naklejkach. Kurde. Ciekawi mnie to. Będzie trzeba się nad tym więcej pozastanawiać. Wydaje mi się, że na to i tak będzie promocja, więc tego nie kupuję ani nic z tym nie robię. Ciekawe, czy będzie w ogóle do tego magazyn dołączony. Wydaje mi się, że tak, i to by było ciekawe w sumie. Takie konto z magazynem mieć takim ciekawszym? Może? Może nie głupie. Konsekwencje ogólnie czegoś takiego sobie jeszcze przedyskutujemy. Na razie to jest tylko news. Ogólnie zapraszam na GamerPay. Link w przypiętym komentarzu, jeżeli chcecie sprzedać skiny za prawdziwe pieniądze lub je kupić. No. Taki newsik. O.